Panie starosto, dzisiaj odbiór dwóch dróg. Ile kosztowały, z jakich środków? No tu ludzie są bardzo zadowoleni z tego, z tych, no, że mają wreszcie normalną drogę. Bardzo się cieszę. Dokładnie dzisiaj odbieramy dwie drogi. Pierwsza to jest z miejscowości Dębrznik, na której byliśmy przed chwilą i tam dokonaliśmy odbioru. Teraz jesteśmy w miejscowości Nagórnik i tutaj też bardzo ładna droga. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy zarówno jednej, jak i drugiej miejscowości są z tego zadowoleni. Obie drogi sfinansowane zostały ze środków w głównej mierze z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Droga w Dębrzniku to jest ponad 1 000 000 zł, prawie 1 100 000 zł, tutaj 1 600 000 zł. No i cóż, bardzo fajnie te drogi wyglądają. Cieszę się, że również w takich mniejszych miejscowościach powiatu kamiennogórskiego realizowane są inwestycje, oprócz takich tych dużych zadań, większych, gdzieś w Kamiennej Górze czy przy głównych ciągach komunikacyjnych. Również takie sołectwa właśnie jak Dębrznik, jak Nagórnik, tutaj też mieszkają ludzie i też trzeba te drogi robić. Cieszę się i będziemy tych dróg robili coraz więcej. A to bardzo wymagający teren, bo widać rowy, mostki, przepusty, mnóstwo strumieni jakichś dzikich. No ale przez to jest tutaj tak pięknie, tak? No wiadomo, no, ale tak niestety jest, że tam im ładniej jest w terenie, tym ciężej drogę się buduje. No ale cóż, to jest coś za coś. Ja jednak mimo wszystko wolę, żeby trudniej się budowało, żebyśmy takie tutaj piękne tereny mieli, żeby tak pozostało ładnie w Nagórniku, bo to jest też chyba w sumie taka jedna z niewielu już wsi tutaj w naszym regionie i na terenie powiatu kamiennogórskiego, która na taki swój prawdziwy wiejski, historyczny charakter zachowała. Wydaje mi się, że to też jest ważne i trzeba to uszanować, aby dalej ten charakter taki właśnie wiejski Nagórnika pozostał. Trzeba to takie dziedzictwo tej wsi chronić. Elżbieta Sandałowicz. 60 lat takiej drogi nie było. 66. O, zadowoleni? Bardzo, naprawdę. Droga jest piękna. No nic tu więcej nie można powiedzieć do powiedzenia, nie? A jak wcześniej wyglądało? O, masakra. Mówię panu, że naprawdę i ciężko przejechać, i ludzie tu miski urywali, a kurz, jak była pogoda, to wszędzie był, nie? No. A teraz to jest normalnie luksus. Także ja tu jestem od 2010 roku i nie miałam możliwości przejść się tędy z wózkiem, bo ciężko było chodzić z wózkiem z dziećmi na spacer. No teraz będę mogła, chociaż moje dzieci już zdążyły wyrosnąć, ale inni mieszkańcy, którzy będą chodzili na spacery, mają teraz piękne możliwości, aby przyjemnie spacerować. Pewnie, nie potykać się o kamienie, które tutaj leżały głazy po prostu. No i płynęła woda, prawda? Tak, tak. Całą drogą, tak, tak. Także no, jako mieszkańcy jesteśmy też, bardzo zadowoleni z drogi, bo jest pięknie wykonana. I w miejscach, które nie było zobowiązane, aby wykonali, dodatkowe elementy zostały fajnie wykonane. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. No, naprawdę. No i wyasfaltowali wam spory kawałek, kurczę. Możecie tam nawet po końcówki. Będzie... Tak, jeżeli chodzi o plac na przystanku, to teraz aż 6 aut się mieści. Także fajnie, bardzo nam się podoba. Wszyscy mieszkańcy są zadowoleni. To jeszcze się przedstawiamy. Paulina Wierszak, sołtys Nagórnika. Bardzo dziękuję paniom. Jest zrobiona, czy wreszcie fajnie? Dobrze zrobione, tylko że tutaj zrobili tą barierkę, wie pan, jak z góry będą jechać. To będą? Turyści, a to młodzież takie jeździ tutaj, nie? To wie pan, żeby tu nie wpadli do tego. Mogli tutaj metr przedłużyć ten, bo kładli pod spodem tą rurę, nie? A tak to jest w porządku, nie? No długo mieliście taką szutrową, no, drogę. No, to jest idealnie, także naprawdę jest teraz porządnie, nie? A tu dużo turystów jest, nie? No właśnie. W lato masę turystów, nie? Bo tam jeszcze niedokończona jest, tam ten początek też niezrobiony jest, nie? A tutaj jest idealnie zrobiona, no. Jak na taką wioskę, to wie pan, nie? Tu była taka prawie polna droga, nie? No właśnie, taka szutrowa. A teraz to jest, widzi pan, że... No, nie wiem, co. Od razu te doby to nabrały blasku. Ja myślę, że jest kawał, to było, to kawał to mówię, na górze jeszcze najgorzej jest na tym przejeździe. Trzeba do nas tutaj zrobić. Tak, nie też trafiłem. Fajnie, ale nie rozkarnięci. No.